Słuchajcie, tak, było tak, album roku mamy. Dobra, to chodźmy do albumu, o którym powinno być głośno. No to proszę. Dobra, no to kto zaczyna? Ja mogę zacząć. Dobrze. O, chociaż ona tak się wyrywała. Tak, dobra, przepraszam, bo ja sobie zaczynam. Zawsze zaczynam, no. Wyrywam się dlatego, że gdy usłyszałam o tej kategorii, gdy postanowiliśmy, że mamy tę kategorię, to dla mnie wybór był jasny. Od razu wiedziałam, o której płycie powiem. Okay. I to jest płyta Stoicki Niepokój z Fiernalisa. Odczuwam niepokój, gdy myślę, że jeszcze wiele osób nie zna tej płyty, a już w ogóle nie zna Fiernalisa. To jest jego trzecia płyta, wydana w kwietniu tego roku. Ona jest może chaotyczna, jest przeładowana, jest trochę może przeprodukowana, ale tak jak jest gotycka, taka nawet barokowa ta okładka, taka jest w środku muzyka, świetna, to jest cały on. Lubię myśleć o Fiernalisie, o Pawle, że jest takim naszym branżowym, muzycznym dandysem. To jest spójne, to co on robi, jak wygląda. I ta płyta też jest stworzona, może nie jest konceptualna, ale jest dopracowane to, jaka jest okładka, co jest w środku, jak Paweł się prezentuje na scenie, jak wygląda, co robi i tak dalej, i tak dalej. Według mnie to jest wcielenie Grzegorza Ciechowskiego. Zresztą daję temu przykład w piosence 0048, który jest, ta piosenka jest odpowiedzią na Nie pytaj o Polskę Grzegorza Ciechowskiego. A propos, rozmawiamy dwa dni przed 22. rocznicą śmierci Grzegorza Ciechowskiego. 22 grudnia 2001 roku zmarł Grzegorz Ciechowski. I zresztą Paweł z Fiernalis wymienia GC jako swoją ogromną tekstową, tekściarską inspirację. Bardzo proszę was, poznajcie tę płytę, posłuchajcie tej płyty. Jeden z najlepszych, jeśli nie najlepszy, koncert na poznańskim Next Feście, czyli showcase, który powrócił na szczęście do Poznania, więc to jest ta płyta, o której powinno być głośno, ale jeszcze w trzech... A ja dodam do tej płyty utwór Myśliwy. Znakomity to jest utwór. Mój utwór poprzedniego roku, bo on wyszedł już w 2022. To tak, świetny. Świetny. Nie chcę myśleć, że niedoceniony. Wciąż wierzę, że ta płyta będzie miała swoje życie. W trzech zdaniach jeszcze o jednej. Jeśli szukacie czegoś spoza głównego nurtu i to jest dla tych, którzy są malkontentami i mówią, że w polskiej muzyce robi się tylko wszystko na jedno kopyto i wszystko już było i jest jakaś modna muzyka, która jest właśnie w głównym nurcie. Otóż nie, robi się takie płyty. Tu jest Garaż, tu jest Zimna Fala, to jest zespół z Łodzi, Mona Polaski. Zespół stworzony na podwalinach zespołu nieistniejącego już, Bruno Schulz, Wit Zarembski, Karol Stolarek, do których dołączyli Michał Gibki, Szymon Kasprolewicz. Oni tworzą zespół Mona Polaski. Płyta, która jest ich drugą płytą, ale to jest nowe otwarcie i mam wrażenie, że to jest ich ponowny debiut. Oryginał. Świetne. I naprawdę oryginalna płyta. I rapsy to nie są. No rapsy to nie są. To jest poezja okuta elektroniką, właśnie takim zimną falą, zimnym graniem. Ach, świetne. Karol Stolarek jest moim guru, jeśli chodzi o poezję w piosence. Mhm. Ja też tak dodając do Fiernalisa, to jest w ogóle bardzo specyficzny artysta i on się bardzo wyróżnia. Ja akurat osobiście mam z nim różnie, jeśli chodzi o twórczość. Nie mieliśmy okazji się jeszcze poznać, ale mam wrażenie też, że ten stoicki niepokój jest taką pierwszą, też trochę inną płytą od tych poprzednich Pawła Fiernalisa. Jest, ale według mnie on jest cały czas sobą. No, sobą, ale muzycznie jest to troszeczkę, mam wrażenie, gdzieś jednak coś nieco innego. Nie mówię, że to jest jakiś zwrot totalny. To jest bardziej piosenkowe, bardziej radiowe. No tak. Tak, no. Jest tutaj więcej melodyjności na pewno. Chociażby nawet przytoczone utwór Myśliwy. Bardzo melodyjny. Paweł ma kilka skorup, kilka warstw. I gdy przebije się przez tą zewnętrzną, najtwardszą skorupę, to okazuje się, że pod nimi kryje się bardzo ciepły, przesympatyczny człowiek, artysta, niesamowicie wrażliwy i taki, który uważam, że rzuciłby
wszystko dla przyjaciół, poświęciłby wszystko dla przyjaciół i dla muzyki na pewno. A na pewno pokazuje to, o czym wspomniałaś w zespole Kryształy, w duecie Kryształy. Tak jest. Tak, dokładnie pokazuje tą swoją delikatność. Chciałbym wymienić Mary z Polski i wyróżnić. To teraz powiem. Au! Tak, dokładnie. Chce mi się wszystkiego. Chce mi się wszystkiego. Thank you very much. Jedna z najbardziej wyrazistych artystek. Jedna z najbardziej jakichś w ogóle. I uważam, że Mary jest w ogóle bardzo konsekwentna, jest bardzo w ogóle prywatnie, jest w ogóle bardzo fajną osobą. I bardzo też interesuje mnie to, że ona do każdej płyty podchodzi tak bardzo, nie chcę, żeby powiedzieć projektowo, ale one są bardzo jakieś też właśnie. I dla mnie płyta Erotic Era o ciele, o seksualności, która jest naprawdę też o kompleksach, zmaganiach się z tymi kompleksami. To jest, myślę, bardzo w ogóle taka aktualna płyta. Tak. Więc Mary z Polski, którą znam chyba już z 7 lat, tak mi się wydaje, i kibicuję jej od samego początku, bo my się pierwszy raz poznaliśmy, jak ona miała piosenkę Kiedy mnie już nie będzie, a to jest to nie jest jej piosenka, jej Osieckie, autorstwa, tak, Osieckiej, i ja się do niej odezwałem, żeby ona mi przesłała plik po prostu, żeby to do radia tam wrzucić, do bazy muzycznej i to gdzieś tam grać. No jak się spotkaliśmy i zaczęliśmy gadać na żywo, no to wiedzieliśmy, kurde, to wiecie co, ona daje w twarz tej polskiej pruderii, tak, z którą czas skończyć, i ona mówi głośno, że 30 lat, które skończyła, to jest ten moment, w którym ona może powiedzieć, no właśnie, mam tu, ale też mam tu, mam coś do powiedzenia i robię, co chcę. No i w ogóle ten podtytuł tej płyty, Chce mi się wszystkiego. Tak. To jest super, to dobrze określa. Ja bym jeszcze chciałbym mimo wszystko też wspomnieć o jej poprzednim projekcie, bo to chyba musiałbym to nazwać projekt, bo to jest przedsięwzięcie w ogóle artystyczne z kilku stron, bo to jest i książka, Jestem Marysia i chyba się zabiję dzisiaj. To jest też płyta z utworami, które powstały do tej książki, z fragmentami tej książki, z piosenkami, też czytanymi fragmentami, i to jeszcze wszystko uzupełniają takie jakby live akty. Czyli trochę koncerty, trochę one woman show, ale na pewno Mary z Polski, wracając do Erotic Era, jest też właśnie jednym z tych dowodów na to, że to był rok kobiet. I też mówię, myślę tutaj o Mary z Polski, myślę tutaj o Bowskiej, myślę też na przykład o płycie też jednej, o której chciałbym wspomnieć, która myślę, że jest płytą w ogóle bardzo ważną, i to jest Polarize, Hikikomori. I to też jest taka bardzo osobista, bardzo mocna w ogóle płyta o samotności, o tym, co się dzieje, potrafi się dziać z człowiekiem. To jest zdrowie psychiczne w ogóle. I do tego jeszcze jest książka, którą ona napisała. Pola zawsze tak bardzo z sercem podchodzi do wszystkich płyt i ona jest bardzo wymagająca od siebie. No i to była też rozmowa z nią, była też taką jedną z takich najmocniejszych w tym roku. Bo tak rozmawiając, no od słowa do słowa wyszło, że kiedyś miała też próbę samobójczą. I wiecie, to jest też taki moment, kiedy człowiek w studiu jest jednak zamurowany i no, musi się mocno zastanowić, co ma powiedzieć dalej. I to było dla mnie też trudne, bo mnie wtedy zamurowało. Więc chciałbym, żebyście zwrócili uwagę i zwróciły na Hikikomori Polarize, chociaż w tym roku wyszła też jeszcze inna płyta o tym samym tytule. Więc zwracam uwagę, to jest Polarize. Mam jechać dalej? A co, masz jeszcze albumy, które chciałbyś wyróżnić? No, uważam, że Rosalie, Mother Lode. Dziewczyny też lubią razem współpracować. Tak. Ale to jest na pewno najlepsza płyta R&B. Znaczy też zaznaczę, że Chloe Martini jest jedną z też producentek tej płyty, natomiast tutaj też znajduje się jedna z moich piosenek roku. O, dobra. Ale to jak przejdziemy do kolejnej kategorii, to potrzymam was jeszcze w takim zaciekawieniu. Słuchajcie, płyt jest mnóstwo. Myślę, że dalej na przykład Sarsa. Jestem Marta. Niesamowita metamorfoza. Dalej uważam Stach Buchowski,
kino sercowo-rozrywkowe, czyli bardziej, no to jest gitarowe, organiczne granie. Płyta powstała z Marcinem Borsem. Stach Bukowski jest w ogóle przedsiębiorcą. On ma swoją firmę, no tak. Watch the Free Spirits. Ale jest też polskim Philem Collinsem. Polskim Philem Collinsem? Jest perkusistą i wokalistą. A, oczywiście, no właśnie, tak. No i do tego jest też informatykiem, on też w IT pracuje. Tak. Natomiast jest to fajna, taka kumpelska w ogóle płyta, która ma fajną, dobrą energię i naprawdę bardzo fajnie mi się jej słuchało i cieszę się, że w ogóle się spotkaliśmy i mogliśmy pogadać o tej płycie. Odnośnie tej płyty to ja powiem jedną rzecz, że ta płyta mnie w ogóle nie przekonała, jak jej słuchałem. W ogóle. Poszedłem na koncert i dopiero tam mnie przekonała. A nie, no to ja miałem tak, że już jak przesłuchałem ją, to znaczy ja też poprzednią płytę bardzo lubiłem. Okay. Słuchajcie, co dalej? LXS na przykład, tak? Czyli Lena Osińska i Steez. Nie, to jest taka wysuwana. Tak. Ale fajne. No, to jest taki, to się stwarza, to się wydaje, że to jest folia, ale no. To nie, to jest ten. Płyta Anima, więc to też traktuję jako ciekawostkę, na którą moim zdaniem warto byłoby zwrócić uwagę. Lore, Panny Młode, bardzo też taka kobieca w ogóle. Koncept, I w ogóle dziewczyny były dla mnie bardzo dużym zaskoczyły mnie, bo ja spodziewałem się takich panien i dam, jak tutaj w sumie one się prezentują w jednym z teledysków, że my po prostu tam będziemy w tle słuchać jakiejś muzyki klasycznej i będziemy tacy bardzo delikatni, a są bardzo fajne, takie super równe dziewuchy i super się z nimi cieszę się, że potrafią wyprzedać koncerty. Gratuluję. I to też pokazuje, że to jest naprawdę dobry wybór. Dalej uważam Spięty Hardcore, który jest super tekściarzem i zrobił płytę inną od poprzedniej i teraz musiałbym sobie przypomnieć. Szanty ten tytuł. Chyba. Nie, Szanty to nie, to była jedna z jego pierwszych, ale poprzednia to była Trybuna Małpoludu. Płyta, która była bardziej cyfrowa, to jest płyta organiczna i uważam, że Spięty powinien w ogóle, on ma tak lubi się bawić językiem, że on powinien wymyślać hasła reklamowe. Jest bardzo tutaj taki bystry i błyskotliwy. Więc tutaj Spięty z płytą Hardcore, w ogóle sam tytuł Hardcore no tak, jako jest super pomysłem. Sorry Boys, Moje Serce w Warszawie, czyli też od patetycznianie powstania warszawskiego. Waluś Kraksa Kryzys, no to też z kolei świetny rozmówca. Ale ty mówisz o niedocenionej płycie? Nie, płyty, o których powinno być głośno. Dobra. Zaznaczamy. Dobra. Zaznaczam. Ale płyta, ty uważasz, że nie jest głośno o tej płycie? Nie. Jak na Walusia, jak przecież na jego koncercie to jest też zawsze full, a ludzie płyty to śpiewają. Jest, koncerty to są sztosy rzeczywiście. No, natomiast to ma ogromną publikę. Ja bym chciał, żeby, no ja korzystam z okazji, żeby o tej płycie wspomnieć. No rozumiem, tak. Więc tak. Dla mnie Waluś to jest w ogóle super gościem, jest super rozmówcą i chciałbym, żebyście, jeśli ktoś z was nie słyszał, to polecam. Kasia Linz, która z płytą Omen, który jestem fanem od samego początku i uważam, że to jest najfajniejsza i najzdolniejsza tekściara w ogóle. I z młodego pokolenia. Tak, oczywiście. Ale w ogóle. Ja uważam, że tutaj wielcy twórcy obgryzają paznokcie zazdrości za to, co ona tworzy. Ona też tworzy, pisze też dla innych i nawet płyta Moja Wina, tak, która tekstowo była mi bliżej mojemu sercu, bo to była poezja. Mm-hmm. Tak, tutaj jest też jakiś pomysł, jest jakiś koncept. Ona zresztą zawsze z Karolem Okomcem tworzy teledyski. To jest taki team twórczy i świetnie im to wychodzi. Ja jestem fanem Karol Okomiec, który jest też gitarzystą, ale jest też operatorem filmowym w ogóle, więc on też często kręci te klipy. No i płyta Omen uważam jest jedną też w ogóle z najważniejszych płyt. To jest, muszę to wyraźnie podkreślić. Kasia, pozdrawiam cię. A ja właśnie odnośnie Kasi, ja Kasię uwielbiam za Moją Winę. Uważam, że to jest jedna z najlepszych płyt z 10 co najmniej lat. Jakby mi się tak? Tak, uważam, że to jest... I Kasia tak postawiła wysoką poprzeczkę, że mnie tym albumem nie przekonała. Przekonała? Nie przekonała. Nie przekonała? Nie. Ja pozostaję w Mojej Winie. W Mojej Winie. No tak. Wina, Moja Wina to jest jednak płyta sprzed 3 lat. Kasia była też gdzie indziej i no Kasia z Karolem też zawsze długo szukają producentów i producenta na kolejnej płyty, więc no nie, trochę bronię, ale uważam, że trzeba iść dalej i też robić coś innego i uważam, że w porównaniu z Wierszem Ostatnim, który jest bardzo w ogóle spokojną płytą, bardzo taką
melancholijną, a jeśli ktoś by pogrzebał, jeszcze by sprawdził, co jeszcze wcześniej tak. zrobiła, no to przecież Kasia no, to jest jazz śpiewała, więc to tak. jest w ogóle jeszcze inna historia. Ale w tym swoim mrocznym jednak wizerunku znalazła coś nowego. To nie jest kopia z poprzedniej płyty, no, tak. tylko jest cały czas sobą, jest mroczna, jest ciemna, jest gdzieś tam za kurtyną tego światła i świata romantyczności i cukierkowego świata. To nie jest kopia mojej winy. To, nie, jest, to jest zupełnie nowa ona. Ale tak. To jest artystka, która nie stoi w miejscu, ale też poza tym wszystkim chciałbym wyróżnić okładkę. Mm-hmm. Tak. Bo to jest moja okładka roku. No. O wow! Nie mamy takiej kategorii. Nie ma. Ale to jest, pojawiło się. Wtrąciłem się. O kurczę. Z tym, nie, wytłumaczę wam dlaczego. Mam jakieś takie dziwne uczucie, jak patrzę na nią. Aha. I coś podobnego miałem, jak patrzyłem na okładkę płyty Brodki, tej poprzedniej. Ja widzicie, nie sadza, tylko... Nie, przed sadzą. Brud. Tak, brud. Taki krzywy, krzywy czcionka. I ona jako dziecko z tym wężem. Nie? I to było coś takiego, i ten dziwny font, który w sumie był bardzo podobny do tego, jak na tej płycie, Rozali. Tak, tutaj podobne jakieś takie uczucia mam, jak patrzę na tę płytę. Tak, ale a zdjęcie zrobił Karol Łakomiec. To ja też jeszcze przejmę tą płytę i powiem o niej, bo może źle to zabrzmiało. Ja Kasię bardzo szanuję i powtórzę to, co powiedziałeś. Najlepsza tekściarka obecnie na pewno. Świetna płyta, do śmierci mamy, świetna piosenka, Do śmierci mamy czas i moja ulubiona piosenka Po trupach. Z Walusiem, swoją drogą. Tak, Po trupach do ciebie. Świetny utwór, ale... Powiedziałem, że mnie nie przekonała tylko dlatego, że tam jest tak dużo mroku, że może jak posłucham tej płyty, nie wiem, za 2 miesiące, docenię ją. Byłem na innym etapie, w innym momencie, inne płyty wyszły w tym momencie i byłem wtedy, wiecie, w innym klimacie, po prostu. Ale myślę, że do niej wrócę, a na pewno jest to bardzo dobra artystka. A są takie płyty, do których się wraca za jakiś czas i dopiero docenia. Z szybkością błyskawicy wymyśliłam moją okładkę roku, ale to jest płyta zagraniczna Miley Cyrus. Myślę, że to jest bardzo ważna płyta i bardzo dobra okładka. Tak. To swoją drogą, teraz już ty musisz wskazać swoją okładkę roku. Dobra, ale ja mam jeszcze okładkę roku i mam album, o którym powinno być głośno. Albo jeszcze nie skończyłem. Kamil, wymieniłeś 10 płyt już. To ostatnio. Dobra, ostatnio. Kim Nowak, my, czyli powrót po 11 latach bodajże, czyli Fish, czyli Emadę, no i jeszcze oczywiście Mariusz Obijalski oraz Staszek Wróbel. Jeśli lubicie 90'sy, to myślę, że to jest... najbardziej 90'sowa polska płyta, jaka ukazała się w 2023 roku. Przynajmniej z tych, do których jest taki szerszy może dostęp. I też mieliśmy w ogóle bardzo fajną rozmowę z Fiszem i ze Staszkiem i tak sobie wspominaliśmy jak tacy boomerzy, że kiedyś to było. Okej, boomer. Koniec, dobrze. Dobra, to ja szybko... A jeszcze mam coś do dodania. Ja szybko, przepraszam raz jeszcze, że powiedziałem o tej kategorii niedoceniony. Jakoś mi to zostało od naszej początkowej rozmowy, ale faktycznie jest to kategoria album, o którym powinno być głośno. To jest ta kategoria. Ja wymienię szybko 5 albumów. Nie wiem, czy mamy wszystkie. Na pewno mamy. Mam jeszcze jednego. Piąte miejsce w albumie, o którym powinno być głośno. Arek Kusowski, Zaległości w miłości. Tutaj mam, ale świetny głos. Album. Świetny. Brawo. Żartuję. Zaległości w miłości. A ja powiem, Areczku. Tak. Świetny. Arek też pisze świetne piosenki. No nic dodać, nic ująć. Świetny album, o którym powinno być zdecydowanie głośno. Numer 4. Ptakowa, wesoła dziewczyna z sercem często smutnym. Wyśmienity album, bardzo, bardzo niedoceniony i życzę Ptakowej, żeby ktoś w końcu usłyszał, a ktoś mówił o tej szerszej publiczności, jak ta dziewczyna jest pracowita, jakie ona super piosenki robi. Utwór Sometimes i Time. Jak ktoś kocha Hanie Rani, niech tego posłucha. Oddzielmy ją od Hani Rani. Hania Rani jest Hanią Rani. No ja o Hani Rani chciałem wspomnieć właśnie. Będzie sobą. Tak. Jest swoją własną producentką i to świadczy o tym, że dziewczyny po prostu mają głos, są silne, są świetne. Ale nie przez przypadek powiedziałem o Hani Rani, bo Hania Rani ma ogromną publikę, nie tylko w Polsce. I życzę Ptakowej, żeby miała tak
samo dużą publikę, a może i nawet większą. Ja chciałem wspomnieć o Hani Rani, o płycie Ghost, bo to też jest najbardziej inna z jej płyt. Mhm. I też jest, ja w ogóle lubię słuchać Hani Rani i później o tych płytach z nią rozmawiać. Mhm. Bo ja na muzyce klasycznej się nie znam. Jestem bardziej od muzyki rozrywkowej. Natomiast lubię się rzucać w taki strumień, takiej świadomości, gdzie ja tak bardzo po swojemu wchodzę w tę płytę, bardzo ją odczuwam, wtedy mi się bardzo uruchamia wyobraźnia, jeśli nie ma też słów. I później lubię to zestawiać z tym, co Hania Rani miała na myśli. I okazuje się, że często te moje wyobraźnie, czyli te dźwięki, które stwarzają w mojej głowie obrazy, czasami one są bardzo jakieś, a czasami są też takie abstrakcyjne. Okazuje się, że często się spotykamy i gdzieś jesteśmy podobni w tym, jak tę muzykę możemy odczuwać. Albo ona tak przekazuje, że ja ją po prostu odczytuję w taki sam sposób, jakby co? Jakby i kropka. Co, jakby kropka, dobrze. I kropka. Ja będę jak marszałek Hołownia, pilnuję czasu. Dobrze. Trzecie miejsce, album, który Miłosz powinno być głośny. Czy Miłosz, początek, tylko dodam. Jego ulubiona kategoria. Album, Miłosz, który powinno być głośny. Nie, słuchajcie, ale płyt wyszło dużo. Tak. Miłosz, początek, też bardzo osobista płyta, więc też warto zwrócić na nią uwagę i tak jeszcze patrzę. Natalia Przybysz, płyta tam, uważam też warto by. I Paulina Przybysz, swoją drogą, wracając. I już, dobra, i tutaj już więcej nie dałem. Dobra, Michał Szpak jeszcze, Jowisza, koniec. Dobra, trzecie miejsce, album, o którym powinno być głośno, Senny Pustostany, będę wymieniał Sennego, uważam, że bardzo pracowity chłopak i powinniście go posłuchać, jeśli go nie słuchaliście. Wy Ola, wiem, że słuchała, znasz Sennego? Słyszałem, ale ja niestety nie jestem, tak jak już mówiłem na początku, ja mam słabą pamięć do nazw i do tytułów, więc ja bym musiał zobaczyć okładkę. Dobra, no to jestem wzrokowcem. To nadrobimy to. Drugie miejsce Ola wymieniła, Smolik, Kev Fox, Belly of the Wild. Znakomita płyta, powinno być o niej bardzo, bardzo głośno, ale jak rozmawiałem z Andrzejem i z Kevem, oni powiedzieli, że ich publiczność jest inna, bo oni spotykają się ze swoją publicznością na koncertach i ludzie kochają ich na żywo i strasznie się z tego powodu cieszę, ale mimo wszystko uważam, że o tej płycie powinno być bardzo, bardzo głośno. Pierwsze miejsce, moim zdaniem, album, który trochę przeszedł echem w tym roku, a był znakomity, Paulina Przybysz, Wracając. Znakomity album. Powinien o być. Miłości. O miłości. Ale no, utwór o byciu ze sobą na dobre i na złe. Utwór ze Szczylem, utwór Wracając, jest, który no. Ma tam taką lodowość w sobie, to jak tam śpiewają białym głosem. No niesamowite. Utwór z Ryfą Ri. Też o kobiecości bardzo tam Paulina porusza ten temat. No, super płyta i to jest u mnie numer jeden. Chociaż tutaj nie ma numerów. Te pięć płyt, które wymieniłem, uważam, powinny być płytami roku może. Tak.